Cześć, witam wszystkich, a my kontynuujemy przygody z grą Dead Space 2. Zapraszam was serdecznie do oglądania od razu tutaj z grubej rury w jakieś kanały. Tu raczej nikt nas nie zaatakuje, jesteśmy bezpieczni. Z tego względu, że ja tutaj nawet bronią nie mogę przycelować sobie. No chyba, żeby było jakoś to skryptowane i nagle byśmy mogli zacząć tą bronią. Świetnie. Naprawdę, ta gra tutaj bardzo nas nagradza. Tak się spodziewałem, ku ciemnemu. Ku ciemności. To wygląda, jakby ktoś tutaj wielki miał zaraz na nas wyskoczyć. Świetnie. Myślałem, że już nie będziemy mogli tego podnieść. Słuchajcie, ja też poprzednich ulepszeniach nie sprawdzałem. Nie, ekwipunek nam się nie zwiększył. To wielka szkoda. Ciekawe, w jaki sposób będziemy mogli go sobie zwiększyć. Dobrze, idę. Tak, gro, prowadź mnie w te zakamarki. Ale potężny on był. Chyba, że ja nie trafiałem go zbyt celnie. Wiecie co, ten drugi już nie był nam potrzebny tutaj za bardzo. Mogłaś sobie gro to podarować już. Dobra, pustka. Chyba, że ktoś by nam na plecy wszedł. Ciekawe generalnie, czy może akurat tą broń tymi węzłami można by było ulepszyć, żeby szybsze celowanie, szybsze przeładowanie. Coś w ten deseń zrobić. Cholera! Rozumiem. Wiecie co? Mi brakuje pola manewru myszką. Ja pierdzielę. Trafił mnie? Nie. Spanikowałem delikatnie. Puścił mnie? Czy zginąłem? Nie, żyje. Ucieka. Ja pierdzielę, te dzieciaki. To będzie nasz boss ostateczny tutaj. Więcej was tu nie było, ale na szczęście sporo dajecie tutaj siebie. Naprawdę sporo gadżetów, sporo kredytów będzie na kolejne węzły do zakupu ulepszeń. Dobra, mamy to przeładowane. Może pobawmy się chwilę tą maszynową bronią. Tak, do tej zwykłej teraz mamy generalnie zbyt dużo naboi.
Na górę pewnie, co? Dobra, tu były naboje, prawda? Dokładnie. Niestety jesteśmy zmuszeni je pozostawić. Uleczyć się też nie mamy jak. Przesadzili tu. Przesadziliście tu. Ale go wybiło jeszcze. Tam jeszcze musi być ten drugi. On jeszcze pełza. Ja nie wierzę, że on sobie tak swobodnie zginął po paru strzałach delikatnych. Sprawdzimy to jeszcze. Słuchajcie, nie wiem, gdzie oni są. Jeden kolega. Tą piłę bym mógł generalnie wymienić, ja za nią za bardzo nie przepadam. Dobra, tutaj mamy wtedy wszystkich załatwione. Zobaczmy, czy ja jeszcze będę mógł coś podnieść. Tam jeszcze było. Nie, dobra, to był oszczep nasz do rzucania. Nie wiem, jak to nazwę. Coraz więcej wrogów. Coraz więcej wrogów. Czy ja bym chciał apteczkę w ogóle? Nie, mamy ich pod dostatkiem, bym powiedział. To jest ten kościół cały. Dobra, teraz chyba tak delikatnie było. Dobra, lecimy naszą windą. Mógłby ktoś być w windzie na przykład, mógłby zeskoczyć na nas. Dana, you still with me? I've reached the top of the church. You're almost here. I'll be waiting by the shuttle. Wysoko jedziemy. Jakbym nie mówił o tym, nie? Jakbym nie mówił, przed chwilą wspominałem o tym. Dobra, podleczyliśmy się, mam nadzieję, że on wziął, tak, tą pojedynczą kapsułę leczniczą. Czy my tutaj już nie byliśmy? Czy my tutaj nie byliśmy? Schemat. Schemat, nie ukrywam, że chciałbym wziąć sobie, tylko co byśmy mogli wyrzucić? Myślę, że ten drop. I w zamian za to bierzemy ten schemat. Zapisujemy też oczywiście nasze postępy. Wiecie, w razie jakiegoś dropa, ripa czy coś w tym rodzaju, gdzie nam gra każe iść? Tam dalej, dobra, podążać. Spójrzmy tutaj. To nie jest USG Ishimura? Nie, my jesteśmy w tym mieście. Ja czegoś nie załapałem na początku tej gry. Na to wygląda. Dzień dobry.
hematologist. Of course you are. Why did I trust you? Well, you didn't have a choice, Isaac. I told you there was a cure and you came running. Why are you doing this? Why can't everyone just leave me alone, huh? You're a dangerous secret, Isaac. EarthGov won't leave you alone because they're afraid you'll destroy their marker. After all, you did build it. What are you talking about? Well, that's why we brought you here. To build markers for us. To spread glorious convergence to the entire galaxy. You people are unbelievable! Just give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac. We need that precious little head of yours just the way it is. Now would you escort Isaac to the shuttle and put him in stasis? The last thing we want is for him to die. W ogóle co jej się z tymi włosami działo? Kręciły się? Oni zginą tu. Dobra, już wiem co mamy robić. Szybko klikać E, bo przez chwilę nie miałem w ogóle opcji czegokolwiek tu zrobić. Dobra, fajne to było. Dzień dobry. A pan kim tu jest? Nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Nie najlepiej. Chyba w łapkę mu trzeba strzelać, słuchajcie. Dobra, po łapce. Dobra, otwieramy drzwiczki. Może coś mocniejszego na tego robaczka? O kurde, rozwali go. Nie, jednak nie. Jednak nie, lecimy razem z nim. Dobra. Isaac w kosmosie daje radę. Okej. Tylko okej, on nas trzyma. Dobra, w butle trzeba było ekstra. Niezła scena, mam nadzieję, że ten wielkolud już nam da spokój i poleciał sobie gdzieś. Isaac! Isaac, are you there? Geek, can you hear me? What do you want, Strauss? Look, it's over. All my plans just blew out the window. No, it's not over, at least not yet. Isaac, we built it. We can tear it down. What, you mean the marker? Do you know where the marker is, Strauss? It's in the government sector! The government sector, but we have to move now! Now! Because time is running out for moving for us. Strauss! Strauss, where are you going? Shit! Dokładnie, shit. Dodano nam jakiś obiekt. Okej. Okay. To się robi tutaj już mega nieciekawie. W ogóle opuszczone pokoje jeszcze. Tu nic nie widać, tam mogą być stwory.
Dobra. Mamy tutaj z punkt zapisu. Ja wam szczerze powiem, ja mam dość tego wielkiego stwora. Strachu trochę nam narobił on tutaj. I myślę, że z tego miejsca sobie zaczniemy już przygody w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.